jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Łączymy się teraz z Damianem Krzymińskim. Witam Cię serdecznie. Witaj, witaj, Tomku. Cieszę się, że znalazłeś się w mojej książce Coś z Niczego, bo Twoja historia jest bardzo inspirująca i bardzo ciekawa, ale może zanim porozmawiamy o tym, co udało Ci się stworzyć, to może powiedz najpierw, co stworzyłeś z niczego? Znaczy się zacząłem, prowadzę teraz firmę cateringową, którą, no, o której marzyłem już od dawna. Tylko, że nigdy nie było okazji, nie było, wiadomo, możliwości jako takiej i w pewnym momencie okazało się, że jest przetarg robiony, który miałem okazję skorzystać. I to była moja okazja, można powiedzieć, póki co życiowa, że albo wystartuję i jest szansa na sukces, albo po prostu będę robił dalej to, co robię, to, co robiłem, to, co większość ludzi w Polsce i nie tylko, czyli praca normalna na etacie. Mi to zbytnio nie odpowiadało na etacie i wolałem przejść na swoje coś i mieć coś dla siebie. I powiedz, wystartowałeś w tym przetargu, co to był za przetarg? To był przetarg na prowadzenie stołówki w Gorzowie w szkole i no, było parę ofert, ale pan dyrektor stwierdził, że no, moja oferta była podobno najbardziej interesująca i najbogatsza z tego, co inni przedstawili. I tak zaczęła się twoja przygoda z cateringiem. Podpisałeś umowę i zacząłeś obsługiwać jedną placówkę. Jedną placówkę w Gorzowie. Wtedy robiłem, robiłem około 40 obiadów dziennie. Dla mnie 40 wtedy to był cały świat, to było pół wesela, że tak powiem. To 40 lat to było coś dużo. Tylko, że jak to mówią, w miarę jedzenia apetyt rośnie. No i chciałem mieć coś więcej. Później w pewnym momencie zachciało mi się, że tak powiem, poprowadzić bar w Perażce przy jednej stacji benzynowej. Tylko, że no, prowadziłem tam przez pół roku, tylko, że no, wyszło jak wyszło. Nie wszystko sprzyjało ku temu, żeby to dalej prowadzić. No i musiałem po prostu całego zrezygnować i szukałem innej alternatywy, co zrobić, żeby być z siebie i z życia zadowolonym. I co znalazłeś? Co? I co znalazłeś? No i wtedy wpadłem na pomysł, że byłoby fajnie, że tak powiem, po części pomóc też innym ludziom. Typu dowozić obiady do osób prywatnych do domu. Do osób prywatnych, do firm różnego rodzaju, czy budowlanych, czy innej grupy. No i stwierdziłem, że mam gdzie gotować, mam czym wozić, no to by było fajnie z tego skorzystać. No i zrobiłem ofertę dla osób prywatnych, wtedy tylko dla osób prywatnych, żeby dowozić im do domu. No i tak się rozkręciło, że wozimy to nawet, to teraz nawet, także kiedyś to woziłem nawet w sobotę i niedzielę, ale no za mało było tego, żeby to miało sens i teraz prowadzimy tylko w tygodniu. Pochodzisz z domu, w którym nie było dużo pieniędzy. Napisałeś w mailu do mnie, że nie przelewało się, ale bardzo ważna była miłość rodziny, która cię wspierała i nie blokowała w tworzeniu twojego biznesu, twojej firmy. Tak, może nie było aż tak źle, żeby nie było czy na chleb, czy na buty te przysłowiowe i tak dalej, ale nie mogłem sobie pozwolić na rzeczy, które bym chciał mieć. I doszedłem do wniosku, wtedy też zawsze marzyło mi się, żeby mieć w życiu trochę lżej, spokojniej i mieć troszkę więcej niż ten średni Kowalskiemu starczy na życie. No i a że miałem praktyki też po szkole zawodowej w lokalu, gdzie też właściciele, można powiedzieć, z niczego doszli do, no, do pieniędzy, to miałem dobry wzorzec, żeby się od nich nauczyć, że od nich brać przykład. I to był praktycznie mój chyba taki największy ten skok, co zrobić, żeby mieć coś swojego. A jeszcze co do tego mogę to powiedzieć, że tam miałem genialną szefową kuchni, która dała mi pasję do tego, co się w życiu lubi robić. Kobieta była dwa razy starsza od średniego pracownika, ale robiła za trzech. I nigdy nie powiedziała, że jest słaba, czy ma dosyć. Bo widać było, że to prowadzi z pasją. Robi to, co lubi robić. No ale wróćmy do tej rodziny, bo powiedziałeś, że wspierała cię bardzo rodzina, nie tylko rodzice, ale też żona. Tak, co do rodziców, to jak powiedziałem im, że chciałbym prowadzić swoją firmę, gastronomiczną firmę tym bardziej,
to nigdy nie było z ich strony, nie rób tego, odpuść sobie, lepiej rób to, co teraz robisz, bo to niedobre, bo to jest coś złego i tak dalej, i tak dalej. Zawsze było powiedziane, przemyśl, czy to, co chcesz zrobić, jest dobrym wyjściem. Pomyśl, czy z tego pójdzie przeżyć. Jeżeli uważasz, że to jest coś dobrego, to zrób to. Może akurat ci się uda. Jak ci się uda, to bardzo dobrze. Zawsze było to wsparcie. No, ze strony żony to też, no, nie mogę powiedzieć, bo nigdy nie było z jej strony, nie rób tego, coś ty zrobił, coś ty podpisał, czy coś tego rodzaju. Tylko zawsze było, nie wiem, ja się na tym nie znam. Jeżeli uważasz, że to jest dobre, skorzystaj z tego, spróbuj. Może się uda. Wspomniałeś przed naszym nagraniem, kiedy pisaliśmy ze sobą na Facebooku, że bardzo cenisz firmę Duo Life i bardzo dużo ona ci daje. Dlaczego? Do firmy Duo Life przystąpiłem przez czysty przypadek. Bo jakiś czas temu, jak oni powstawali, to było robione szkolenie, takie zewnętrzne szkolenie w górach. A że ja jestem odwiecznym pasjonatem gór i no i chciałem wiedzieć, czym oni się dokładnie zajmują i skorzystać z możliwości pojechania w góry, to stwierdziłem, że fajnie by było tam być. Tylko że jedynym warunkiem, który był, żeby jechać na to szkolenie, było przystąpienie do tej firmy, do firmy Duo Life. I wtedy poznałem takich genialnych ludzi, którzy potrafią swoją pasję życiową powiedzieć innym ludziom, to jest firma, która nie dość, że ma genialnych ludzi pod sobą, w tej firmie, którzy wiedzą, jak drugą osobę zachęcić, to jeszcze mają produkty warte siebie, no jedne z najlepszych, że to powiem, na świecie i poznałem historię ludzi, którzy są na tę chwilę jedni na najwyższych poziomach w firmie, która, no, można powiedzieć, zaczęła się gorzej od mojej historii życiowej, bo nie mając w życiu nic, tylko chęci i pasje, doszli do, no, doszli do tego, co chcieli być i są niezależni finansowo na dzień dzisiejszy. Lubisz też czytać i się rozwijać. Tak. Między innymi będąc w firmie Duo Life opowiedzieli mi wtedy o pewnym polskim pisarzu, ekonomiście, który napisał bardzo ciekawą książkę. Ma tytuł W szkole nie nauczono mnie biznesu. Piotrek Zarzycki. No i z tak ciekawości mówi, a kupię ją. Nie wiem, ile ona kosztowała, ale mówię, a kupię, przeczytam. I faktycznie, z tej jednej książki chciał się dowiedzieć więcej niż przez całą szkołę z ekonomii. On też, i ten Piotrek, i na szkoleniach powiedzieli mi, że dobrym pisarzem jest taki amerykański pisarz Robert Kiyosaki. I faktycznie, jeżeli moim zdaniem każdy, kto się chce rozwijać, czy życiowo, czy kto chce prowadzić jakąkolwiek firmę, czy chce wiedzieć coś więcej niż uczą w szkole, czyli popyt, podaż, sprzedaż i tak dalej, to warto poczytać książki Kiyosakiego. Ja faktycznie mam 3/4 jego książek, które on napisał, mam przeczytanych i dowiedziałem się z tych książek dużo więcej niż nie jeden nauczyciel jest w stanie opowiedzieć. Bo... No jedna z takich książek najbardziej popularnych to Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Pierwsza książka, którą napisał. Tak, jest bardzo ciekawa historia tego, jak właśnie Robert Kiyosaki opowiada o swoim ojcu i ojcu kolegi i o tym, jakich wyborów dokonywali, jak Kiyosaki uczył się różnych rzeczy. Tak. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe i inspirujące. A jak ważne są bliskie osoby? Jeszcze z ciekawości podpowiem, że Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, to on to nazwał, że to jest jego ojciec jest niby biedny ojciec, a kolegi ojciec jest na bogaty ojciec. A dopiero w czwartej czy piątej książce z tej z kolejności wyzdraził się, kim oni są, ci ojcowie. No tak. Że to nie są faktycznie rodzice jego i kolegi, tylko ktoś inny. Kogo nie powiem, przeczytajcie, warto. Polecam. Wspomniałeś o bliskich osobach, o rodzinie, a na ile wspierające bliskie osoby przekładają się na sukces w biznesie? Moim zdaniem, jeżeli
To jest uzależnione. Czy ja uważam, że jeżeli ktoś pochodzi z rodziny czy z domu, gdzie całe życie były biznesy, no to wsparcie jest bardzo dobre, że te osoby, rodzina może podpowiedzieć, weź to, zrób to, bo to jest lepsze, bo to jest ciekawsze. A to w moim przypadku też wsparcie było bardzo duże, tylko nie polegało na tym, że rodzice, rodzina czy ktokolwiek z najbliższych powiedział, Damian, nie rób tego, nie miesz gastronomii, bo to jest średnio, weź lepiej za handel, czy weź sobie lepiej za inny dział. Ja miałem to szczęście, że rodzice mi mówili, przemyśl, czy to jest dobre. I to wsparcie dla mnie jest bardzo cenne, bo nie bronili mi się rozwijać. Ale jako tako wsparcie... Widzę po przykładach znajomych, że bez wsparcia by nie było nic. To na zakończenie naszej rozmowy powiedz jeszcze, jak możesz nam pomóc. Obecnie w mojej działalności prowadzimy różne, że tak powiem, sektory działalności, bo mamy zarówno jako cateringi, robimy również imprezy plenerowe, robimy całkowite organizacje, całkowite imprez, nie tylko typu imprezy typu urodzinny, ale wszystkiego rodzaju imprezy plenerowe, łącznie z zaopatrzeniem w miejsce, zaopatrzeniem miejsca, pozwoleń wszystkiego, co tylko idzie. Do tego jeszcze prowadzimy wynajem namiotów, nalewaków do piwa, grilli, wszystko, co jest z tym związane. Do tego jeszcze również jestem dystrybutorem, czy jak to tam nazwać, jak to woli, tych suplementów DuoLife. No i jeżeli ktoś jest w potrzebie, to również służę, jestem chęty, czy służę jako pomocnik, jako wolontariusz, jako osoba, która może komuś coś dobrego zrobić. Bo ja wychodzę z założenia, dane dobro raz wróci stokrotnie. I to się nieraz już o tym przekonałem, że tak jest i tego się trzymam i tego się chcę trzymać. Jak pewnie wiesz, jestem wegetarianinem. Pytanie, czy też wegetariański catering u ciebie można zamówić? I wegetariański, i wegański, wszystko zależy, co kto jak woli. Mam zaprzyjaźniony sklep w Brzegu, no trochę daleko, ale w Brzegu sklep jest, który zapatruje, czy ja jeżdżę do nich, czy oni mi przywożą na miejsce produkty, zarówno wegańskie, jak i wegetariańskie, łącznie z pełną biożywnością, wszystko naturalne, bez tam jakichś oprysków, bez takich rzeczy. Także są takie miejsca, gdzie idzie się zaopatrzyć w pewne, dobre źródła składników. Bardzo dziękuję, Damian Krzymiński, był moim i Państwa gościem. Pozdrawiam Cię, Damianie, i wszystkiego dobrego w rozwoju firmy. Dziękuję bardzo, wzajemnie. Pozdrawiam.